Proszę Państwa, od 14 minut jesteśmy już w czasie programu po godzinie 10. Właściwie już od 15, śmiało mogę powiedzieć. Dołączył do nas Oskar Kida z Bezpartyjnych Samorządowców. Ubył nam Daniel Obajtek, który poszedł na komisję w Parlamencie Europejskim. I mamy, tak się zastanawiam, czy kontynuujemy ten wątek orlenowski, czy zajmujemy się tym, co tu i teraz. I mamy takie na przykład fajne plany, bo jak państwo uszczęśliwić? Ano na przykład poprzez to, że w szkole wprowadzi się taki nowy przedmiot, jak nauka o zdrowiu, nie? Albo w jaki sposób państwa można jeszcze uszczęśliwić? Można na przykład zrobić odcinkowy pomiar prędkości na autostradzie A1. Albo Dukacja, można to... też... Nie, nie, proszę. No, no, ale to pokażcie mi twarze. Kto tak coś od razu zaczął komentować? No, Grzegorz Płaczek. Co się panu nie podoba? Bo ja jeszcze nie skończyłem, no, to, dalej. No, no. Jeżeli pan rzucił temat, ja chętnie zabiorę głos, zasiadając w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży na temat planu. To zaraz do niego nawiążę, ale chcę państwu powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Przegenialna, chociaż nie rozumiem sensu, bo mamy drogi naprawdę dobre i zawsze nam tłumaczono, że będą dobre drogi, będą dobre samochody. Będzie można jeździć bezpiecznie i właściwie bez ograniczeń. A teraz proszę państwa sobie wykombinowali, że w terenie poza... Jak przekroczycie o 50, to wam też prawo jazdy zabiorą. No genialne, takie proludzkie postępowanie. Grzegorz Płaczek. Bardzo dziękuję panie redaktorze, że pan zwrócił na to uwagę, dlatego że temat jest absolutnie bulwersujący i bardzo groźny dla nas wszystkich, bo chodzi o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne głównie naszych dzieci, o uczniach szkół podstawowych od 4 klasy oraz od 1 września 2024 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej, które jest zarządzone obecnie przez bardzo lewicowego ministra, panią Barbarę Nowacką, wprowadza nowy obowiązkowy przedmiot. Państwo swoich dzieci nie będziecie mogli nie puścić, a jeśli nie puścicie, to będziecie się musieli mierzyć z poważnymi konsekwencjami. Jest bardzo kontrowersji w związku z tym przedmiotem, dlatego że przedmiot jest ewidentnie nacechowany wartościami LGBT i wartościami, które dotychczas w Polsce nie były promowane. Raczej nasza tradycja inaczej definiuje kwestie rodziny, kwestie tego, w jaki sposób chcemy nasze młode pokolenie przygotowywać do pierwszej inicjacji seksualnej. I problem polega na tym, że ten przedmiot będzie wchodził w wyniku wydania przez panią minister rozporządzenia, co oznacza to między innymi dla mnie, jako dla posła zasiadającego w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, że nie mogę na żadnym etapie złożyć wniosku, nawet w komisji, w której zasiadam, o tak zwane wysłuchanie publiczne. Co to oznacza? Oznacza to, że MEN, wprowadzając ten patologiczny przedmiot, bo on jest patologiczny sam w sobie, idea jest słuszna z punktu widzenia tego, jakie obszary powinny być poruszane na tym przedmiocie, natomiast to, jak to będzie robione, za chwilkę, jeżeli pan redaktor mi pozwoli, to w kilku zdaniach opowiem. Panie pośle, okej, pozwolę panu, tylko proszę się nie dziwić, bo jeden z członków na przykład tej wesołej koalicji 13 grudnia, notabene kompan naszego ministra Soski, on nawet uzasadnia, że to jest celowe i zasadne, żeby mówić o LGBT i mówić o homoseksualizmie, ponieważ jak się okazuje, na przykład w konflikcie na Ukrainie, to właśnie w tym jest rzecz. Ja na sekundkę tylko, tak troszeczkę pana być może sprowokuję. Oddam głos Michałowi Kamińskiemu, panu senatorowi z trzeciej drogi. No o ola Boga, krzyczy Jacek Soska. No tak, ale Michał Kamiński jest. Proszę panie redaktorze, no nie pokazuj pan adiutanta, jak to temu było, Pinocheta, który teraz skalał nasze gniazdo ludowe. Ja protestuję. Protest przyjęty, ale Michał Kamiński powiedział to, co powiedział. Proszę posłuchać. Ukraińcy dzisiaj umierają za prawo bycia homoseksualistą. Gdybyście państwo mieli wątpliwości, Ukraińcy nie walczą o Ukrainę, nie walczą o niepodległość, o utrzymanie tej suwerenności kraju, ale za to, żeby być homoseksualistą. No. Michał Kamiński, senator. I robi mu pan, że tak
wystartuje na prezydenta, tak jak Hołownia. I proszę jeszcze, panie redaktorze, niech Republika, moja telewizja, nie robi kampanii wyborczej Hołowni, bo mu się to odliczy w czasie antenowym. Bo teraz to wszystko wychodzi na to, że promuje, raz powtórzę, adiutantów Pinocheta, którzy zostali wicemarszałkami, że tak powiem, Senatu, i jeszcze to ludowe gniazdo kalają. Grzegorz Płaczek. Za powrót do mnie. Więc wróćmy do tego i wytłumaczmy również Polakom, jak działa ta sytuacja, w której obecnie jesteśmy. Ponieważ pani minister planuje wprowadzić ten nowy obowiązkowy przedmiot rozporządzeniem, to oczywiście on się pojawi na komisji, ale to będzie krótka pogadanka. My jako posłowie będziemy mieć z pewnością, jak zwykle, wyłączane mikrofony i nikt nas tak naprawdę nie będzie słuchał. Natomiast głos ludu, głos ludzi został całkowicie pominięty. Nauczyciele, uczniowie, którzy się również zgłaszają bezpośrednio do mnie, do biura poselskiego, ale również do Ministerstwa Edukacji Narodowej, są absolutnie ignorowani. Zresztą, i na to też zwróćmy uwagę, sama pani minister Barbara Nowacka oficjalnie w wywiadzie przyznała, że będzie ignorować i nie będzie zwracać uwagi na żadne negatywne opinie wynikające nie tylko od ludzi, ale również z fundacji. Kto w takim razie wyraził jakąkolwiek opinię? No krótko mówiąc, koledzy Królika, czyli wąska grupa organizacji, które zawsze są pytane w przypadku rozporządzenia o opinię, a tak naprawdę Ministerstwo Edukacji Narodowej nie będzie i tak tego brało pod uwagę. Jeszcze dosłownie dwa, trzy zdania na ten temat, dlatego żebyście państwo rozumieli, z czego wynika to zdanie, że mówię, że to jest nowa ideologia LGBT, która będzie wchodzić do polskich szkół. Dotychczas uczyliśmy się jako również, przecież byliśmy wszyscy kiedyś młodzi, no pani poseł wciąż jest młoda, ale my panowie byliśmy młodsi kiedyś przecież. I pamiętamy, że kiedy uczono nas, jeżeli w ogóle nas uczono, albo kiedy rodzice rozmawiali z nami na temat pierwszych inicjacji seksualnych, to bardzo często pojawiała się w tym wszystkim rodzina, związek, partnerstwo, szacunek i tak dalej. W tym nowym przedmiocie edukacja zdrowotna, to wystarczy przeczytać pierwsze założenia. U podstaw tego wszystkiego, czyli tej pierwszej inicjacji i w ogóle seksualności w życiu młodego człowieka, ma być przyjemność. Okej, rozumiem, że seks jest związany bezpośrednio z przyjemnością, natomiast nie może to być podstawą do tego, żeby kształtować już od samego początku w ten sposób przyszłe postawy seksualne młodych chłopaków i młodych dziewczyn. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie zgadzam się jako rodzic, nie tylko jako polityk, kiedy to jest czwarta, piąta, szósta klasa, kiedy moja córka będzie już w tym okresie większego dorastania i dojrzewania również jako przyszła kobieta i mama, nie godzę się na to, żeby wypowiadał się w sposób niekontrolowalny przeze mnie na temat tego, jak się masturbować, czy masturbacja jest w porządku, czy nie, czy masturbacja powinna być częścią naszego życia, czy nie. Nie zgadzam się, żeby moja córka była uczona w sposób przeze mnie niekontrolowany na temat tego, jak zmieniać płeć i czy zmienianie płci jest okej, czy nie, dlatego że to w mojej ocenie, w ocenie również taty, bardzo mocno już wybiega poza kulturę pewną, poza to, co ja chcę uczyć moją córkę, że jest stosowne bądź nie jest stosowne. Zgodnie z konstytucją każdy rodzic, również osoby, które teraz są z nami na wizji, ma prawo kształtować świadomość nie tylko seksualną, ale każdą własnego dziecka zgodnie z tym, co uznaje za stosowne. W związku z tym ja rozumiem, że dziecko się może uczyć chemii, biologii czy matematyki, natomiast w tak intymnych kwestiach i w tak kluczowych kwestiach, również z punktu widzenia przyszłej psychiki takiego dziecka, tego typu rozwiązanie w mojej ocenie jest nieakceptowalne i bardzo jest krzywdzące w mojej ocenie to, co robi MEN, czyli nie daje rodzicom, nie daje również posłom możliwości skutecznej wypowiedzi i nie mamy żadnej możliwości debaty. To, co możemy zrobić, już kończę, panie redaktorze, to, co możemy zrobić, to my jako grupa posłów albo związek zawodowy, może to zrobić również prezydent, może to zrobić rzecznik praw dziecka, rzecznik praw obywatelskich, możemy skierować rozporządzenie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o uznanie go zgodnego z konstytucją, czy nie. Tylko problem polega na tym, że w Polsce takie sprawy ciągną się czasami 3, 5, 7 lat. W związku z tym to oznacza, że urośnie nam pokolenie dzieci, które będą wychowywały się w ideologii tęczowo LGBT. Ja nie mam osobiście oczywiście problemów z tym, że ktoś jest w związku partnerskim homoseksualnym. To są indywidualne sprawy Polaków. Natomiast czym innym jest zaglądanie komuś pod pierzynę, a czym innym jest wprowadzanie pewnej ideologii, z którą się z gruntu jako konserwatysta nie zgadzam. Oskar Kida. Szanowni Państwo, no z tego, co mówi pan minister, to naprawdę idzie się tylko za głowę złapać. To jest przerażające.
ponieważ chyba tutaj coś się pani minister zwyczajnie pomyliło, bo coś się tam poprzestawiało. Dlatego, że ja chciałbym wrócić do podstaw, do wartości. Pamiętajmy, że konstytucja stanowi, że suwerenem w Polsce jest naród. Nie pani minister, nie lewica, nie koalicja obywatelska, naród. I przedstawicieli, ale ci przedstawiciele cały czas mają działać dla suwerena, w jego imieniu. I w momencie, w którym pani minister mówi, że ona nie będzie słuchać suwerena, nie będzie słuchać narodu, będzie ignorować te głosy wręcz, no to to jest, proszę państwa, działanie dokładnie sprzeczne z tą ideą konstytucyjną, działania właśnie w ramach, tam, jako przedstawiciel suwerena. A to tylko i wyłącznie w takiej roli państwo tu czy pan poseł, czy pani poseł, czy każdy inny wybrany na posła, czy na senatora przedstawiciel jest przedstawicielem narodu, suwerena, nie może ignorować jego głosu. No przecież po to państwo tam poszli, za to państwo dostają pieniądze, po to państwo pracują w służbie Rzeczypospolitej, w służbie narodu. Pamiętajmy też, że zgodnie z konstytucją rodzice mają prawo do wychowywania dzieci w zgodzie z własnymi przekonaniami. W momencie, w którym tak siłowo, tak z buta niemalże traktuje się to prawo, tak depcze się tak właśnie w ten sposób, że wprowadza się jakieś przedmioty, które są które tak naprawdę przymuszają nauczycieli do prowadzenia pewnej określonej ideologicznej, jakby nie patrzeć, linii, no to wówczas naprawdę to prawo moim zdaniem jest o poważne, istnieje poważne ryzyko, że zostało pogwałcone. I tutaj ja chciałbym poprzeć to, co powiedział pan poseł i zaapelować i do pana posła, i do pani poseł, i w ogóle do obu państwa klubów, żeby państwo ponad podziałami, tak jak już to się zdarzało w historii, zebrali podpisy i skierowali takie rozporządzenie, jeżeli ono wejdzie do Trybunału Konstytucyjnego i niech Trybunał Konstytucyjny zbada jego konstytucyjność, ponieważ ja jako konstytucjonalista mam daleko idące wątpliwości, czy takie rozporządzenie w ogóle może funkcjonować. I też pocieszę państwa, że wbrew temu, co się mówi, wbrew temu, co się twierdzi, to jest taka bardzo podła propaganda ze strony obecnej koalicji rządzącej, Trybunał Konstytucyjny traktuje sprawy tak właśnie z wniosków grupy posłów, czy w ogóle z wniosków tych centralnych organów państwa priorytetowo, niezależnie od tego, z jakiej one grupy pochodzą, czy to będą posłowie Konfederacji, PSL-u, czy Lewicy i tak dalej. Zawsze było tak, że w Trybunale traktowało się tego typu wnioski priorytetowo, ponad tą opcją polityczną. Więc ja mam nadzieję, że i w tym wypadku taka sprawa no nie ugrzęzłaby tam na lata, tylko byłaby rozpatrzona po prostu tak szybko, jak to możliwe, zwłaszcza, że dotyczy tak newralgicznej kwestii, jak wychowanie dzieci. No, panie Oskarze, ale ja zakładam... ...ważniejszego w Polsce. Ja zakładam, że pan zwrócił uwagę na to, że my mamy teraz taką modę i taki trend, że w Polsce rządzi się rozporządzeniami, tudzież dekretami. I tak, są jeszcze albo opiniami prawnymi. Albo uchwałami, no. No niestety, tak. Bo to jest tak, bardzo... To... Pani Oskarże, jedno zdanie i już oddaję panu głos. Przepraszam, że panu wszedłem w słowo. Bardzo, to jest bardzo proste, dlatego że rozporządzenie nie jest poddane debacie publicznej w Sejmie, w związku z tym można zamiatać rzeczy pod dywan. Już oddaję tak, głos pani. Tak, nie podlega głosowaniu, tak, więc nie wiadomo, jak który poseł by się zachował. Nie podlega konsultacjom publicznym takim jak ustawa, więc tutaj ewidentnie jest to próba obejścia suwerena, tak jak wskazaliśmy. To jest absolutnie niedopuszczalna praktyka. Ja się bardzo dziwię, że pani minister aż taką odwagą wychodzi i mówi, że ona będzie sobie ignorowała tak naprawdę wolę narodu. Tak absolutnie nie może być. I tak jak powiedziałem, no ja mam nadzieję, że państwo z opozycji ponad podziałami będą współpracować po to, żeby faktycznie, żebyśmy mieli pewność, że prawo w Polsce jest zgodne z ustawą zasadniczą, ponieważ ja gdzie mamy uchwały, opinie prawne i dekrety tego typu rzeczy. Tak jak powiedział pan poseł Błaszczak, zdaje się, z mównicy sejmowej, rząd teraz rządzi pałą i uchwałą, a tak absolutnie demokratyczne państwo funkcjonować nie może. Najwyższym źródłem prawa jest konstytucja i oczekuję, że rząd będzie działał po pierwsze w zgodzie z tą konstytucją, a po drugie, że prawo, które będzie zgodne z konstytucją, dlatego że tak naprawdę no bez tego to w ogóle nie możemy mówić o tym, że żyjemy w demokratycznym państwie prawnym. Anna Krupka. Oczywiście my jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze jesteśmy otwarci, aby zablokować tego rodzaju szkodliwe pomysły, które dotyczą polskich dzieci, a więc tak naprawdę przyszłości Polski. Natomiast zaskarżenie do Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście tak, taki wniosek oczywiście tak, tylko ja przypomnę, że Trybunał Konstytucyjny orzekł chociażby, że Komisja do Spraw Pegasusa jest niezgodna
zgodna z konstytucją i co? I nic. I ona nadal działa. Oni łamią prawo, stosują prawo tak, jak je rozumieją, jak to kiedyś podkreślał Donald Tusk, albo także opierają się na uchwałach sejmowych. Mieliśmy taką sytuację przy wrogim przejęciu, bezprawnym przejęciu mediów publicznych niezgodnym z konstytucją, albo kierują się wręcz dekretami, bo tak rozporządzenie premiera o swoim powołaniu nazwał prokurator krajowy, a w zasadzie uzurpator prokurator krajowy pan Korneluk, który twierdził, że został powołany na mocy dekretu Donalda Tuska. Ja sobie przypominam, że ostatnie dekrety, o których pamiętam, wydawał Bierut, a tu okazuje się, że jednak nie, że ma godnych naśladowców w postaci Donalda Tuska. Te pomysły oczywiście są bardzo niebezpieczne, bo z jednej strony mamy do czynienia z seksualizacją polskich dzieci, z indoktrynacją wbrew woli rodziców, z forsowaniem dla nich różnych bardzo niebezpiecznych, groźnych wzorców. Z drugiej strony mamy okrajanie programu nauczania, okrajanie programu nauczania historii, ale także programów podręczników, lektur obowiązkowych, które tak naprawdę wypleniają polską kulturę z tych podręczników i to wszystko, co powinno być azymutem dla polskiej młodzieży, co powinno ich uczyć o polskiej kulturze, historii i tradycji. I wreszcie mamy do czynienia z okrajaniem choćby programów przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, biologia, fizyka, chemia, więc jest to bardzo niebezpieczne. Wydaje się, że koalicja 13 grudnia chce wychowywać i uczyć młodzież, która będzie zdolna później tylko być tanią siłą roboczą w Niemczech i będzie potrafiła jedynie zbierać szparagi, natomiast nie będzie siłą, która choćby dla polskiej gospodarki później przyniesie różnego rodzaju wynalazki i innowacyjność, a to innowacyjność jest także fundamentem rozwoju gospodarczego. Widzimy także upadek polskiej nauki. Dzisiaj pan redaktor cytował słowa ministra nauki pana Wieczorka, który stwierdził, że akademiki za złotówkę były ściemą, a więc uśmiechnięta Polska, uśmiechnięta koalicja tylko uśmiecha się do swoich wyborców, ale tak naprawdę śmieje im się prosto w twarz. Ale mamy również inne decyzje tego ministra, po prostu polską naukę rozwalające, jak choćby rozwalenie zespołu zajmującego się sztuczną inteligencją w NCBR-ze, pionierów sztucznej inteligencji, pozbycie się profesora, który ma światową sławę, który tą polską naukę także wydźwignąłby na inny poziom, szczególnie w tej dziedzinie. Mamy również pozbawianie finansowania jedynego polskiego statku badawczego Oceanii. To pokazuje, że nie tylko nie wykorzystujemy potencjału polskiej nauki, ale tak naprawdę sprawiamy, że nasze naukowe osiągnięcia, czy nasza zdolność do innowacyjności, do tworzenia nowych, do tworzenia wynalazków, do realizowania ważnych badań będzie po prostu spadała, a to wpłynie również na polską gospodarkę. To tworzenie wynalazków najbardziej przypadło mi do gustu, państwu pewnie też. Większe nakłady na wynalazczość. Ja bym spuentował, panie redaktorze. Bardzo proszę, Jacek Sosnek. Szanowni posłowie, ja myślę, że nie myślę, że podtrzymuję
Szkoła ma uczyć, rodzina ma wychowywać. Wracamy do czasów socjalistycznego wychowania, bo prawdopodobnie ta ministra czy minister jest z lewicy czy z SLD. I teraz rodzice mają prawo... Nie, przepraszam, panie ministrze, z całym szacunkiem, bądźmy precyzyjni. Pani minister jest z Inicjatywy Polskiej. Barbary Nowackiej. Proszę zostawić te przedrostki, czy jak się to tam nazywa, kto skąd jest. Natomiast rodzice nie wykorzystują swojego prawa, że mają żądać od szkoły, od nauczycieli nauczenia dzieci. Koniec, kiedy jest 6 czy 10 dzieci w klasie, a ponad połowa chodzi na lekcje. No oczywiście odprowadzają ci, co dają lekcje, podatki, to wszystko. Ale jeszcze raz. Szkoła ma nauczyć, a rodzina czy rodzice mają wychować. Bo kogo będziemy oskarżać za błędy w wychowaniu nowego pokolenia? Szkołę czy rodziców? To jest jedno. I panowie posłowie, panie posłanki, no macie prawo przeciwdziałać tym wynaturzeniom. No przecież to jest degradacja szkolnictwa. No a związki nauczycielskie są prężne, tu podwyżki, wszystko. A gdzie jest jakieś żądanie rodziców do tych starych wartości? Czy to było złe? Czy ma ktoś teraz jakieś, jakby to powiedzieć, receptę odwrócenia tego trendu młodzieży tęczowej czy innej, bo próbuje się tutaj zrzucić winę na to, że Unia Europejska, że idzie nowa moda. Zawsze młode pokolenie było w poglądach troszeczkę różniące się, czy bardzo różniące się od starego. Czyli jako stary dziadek mam prawo żądać, niech ta szkoła uczy porównywalnie i najlepiej uczy w Europie. Tyle. No pani Barbaria, znaczy pani Barbara to z całą pewnością się z panem nie zgodzi. Grzegorz Płaczek. Dwa zdania dosłownie uzupełnienia. Pierwsze to doprecyzujmy rzeczywiście. Pani minister jest z tej inicjatywy, która jest częścią składową Koalicji Obywatelskiej i pani minister jest jednocześnie osobą, która ma bardzo lewicowe poglądy. Myślę, że to najprawdziwsza ocena. No to doprecyzujmy też, że tam w tej inicjatywie polskiej są tacy wybitni intelektualiści, jak chociażby europoseł Dariusz Joński. To już powiedział pan redaktor. Tak. Pani poseł, dwa zdania do pani. Absolutnie się zgadzam i też również widzę zagrożenie, że jeżeli skierujemy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, to on tam po prostu grzęźnie. Natomiast no cóż nam pozostało tak naprawdę zrobić? Ja pani poseł również państwu powiem, jakie mamy inne alternatywy. Mówię o takich, które coś rzeczywiście mogą zmienić. Nie możemy nic zrobić w kwestii Rzecznika Praw Dziecka, dlatego że Rzecznik Praw Dziecka oficjalnie na komisji, ja zadałem to pytanie kilka miesięcy temu, potwierdził, że jest miłośnikiem różnorodności i jest miłośnikiem tęczowych piątków. W związku z tym tutaj wsparcia nie będziemy mieć. Możemy złożyć wniosek, pismo do pana prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ pan prezydent może taki wniosek również skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Pyta pan poseł Soska, co możemy zrobić jako rodzice. Możemy. Od kilku miesięcy bijąc się o polskie dzieci, o bezpieczeństwo i o to, żeby ten przedmiot nie został wprowadzony, Stowarzyszenie Nauczyciele dla Wolności opracowało pisma, które i zachęca rodziców, żeby te pisma były wysyłane do ministerstw i również do dyrektorów szkół, żeby rodzice mówili, że się tego przedmiotu ich dzieci nie chcą uczyć, albo właściwie rodzice nie chcą, żeby tego przedmiotu uczyły się ich dzieci. Natomiast powiem jako kuriozum, jako też ciekawostkę dla oglądających, i to już będzie ostatni wątek, panie redaktorze. Ja zadzwoniłem dwa dni temu, wczoraj właściwie chyba to było, do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży z prośbą, co ja jako poseł mogę skutecznie zrobić, żeby wyrazić sprzeciw przeciwko temu rozporządzeniu. I wie pan, panie pośle, co usłyszałem? Że mogę ewentualnie zebrać podpisy od innych posłów, żeby nas było więcej niż połowa w komisji i złożyć wniosek o odwołanie najbliższego posiedzenia komisji. Więc zadałem pytanie, dobrze, rozumiem, że odwołamy to posiedzenie. Ale będzie kolejne, nie? Tak, ale wtedy pani minister, rozumiem, że będzie mogła wydać rozporządzenie bez poinformowania nas o tym i bez dyskusji. Odpowiedź, którą otrzymałem, była tak. W związku z tym proszę mi dać jeszcze inne narzędzie, ja z niego skorzystam. Ja mogę państwa zapewnić i zapewniam to tutaj publicznie, że ja na najbliższym posiedzeniu klubu Konfederacji zgłoszę na pewno chęć przygotowania wniosku bądź oficjalnego stosownego pisma do pana prezydenta, dlatego że w mojej opinii na tym etapie, patrząc się kto ma jakie poglądy, jest to ostatnia deska ratunku, jakkolwiek to brzmi, jako podmiot, który może skierować skutecznie pismo do Trybunału Konstytucyjnego. Oskar Kida?
Ja tutaj też chciałem tytułem uzupełnienia do tego, co mówiła pani poseł, ale również pan poseł, odnośnie skuteczności działania, tak, jeżeli chodzi o skierowanie sprawy do Trybunału Konstytucyjnego, to proszę państwa, oczywiście my mamy w tym momencie do czynienia z całkowicie skandaliczną i zupełnie bezprawną praktyką rządu, że nie publikuje tych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, czyli ich nie ma. Niezależnie od tego, w jakim składzie one zostały wydane, więc to nie jest tak, że tylko chodzi o orzeczenia, w których zasiadali ci sędziowie, których Koalicja Obywatelska zupełnie bezpodstawnie kwestionuje, ale w ogóle, niezależnie od tego, jaki skład wydał dane orzeczenie, to oni już przestali publikować te orzeczenia od dawna, jeżeli dobrze pamiętam, od kwietnia żadne orzeczenie w Dzienniku Ustaw się nie ukazało i to jest po prostu, proszę państwa, działanie nielegalne, to jest przestępstwo i za to prawdopodobnie przyjdzie kiedyś tam ponieść odpowiedzialność człowiekowi za to odpowiedzialnemu, ale ja chciałbym podkreślić, że to nie do końca jest tak, że jeżeli nie ma orzeczenia opublikowanego w Dzienniku Ustaw, to znaczy, że już nic to w ogóle nie wniosło do naszej przestrzeni publicznej, ponieważ tak, po pierwsze orzeczenia wywołują skutek od momentu ich ogłoszenia na sali. Oczywiście, że one dla swojej mocy wiążącej wymagają opublikowania w Dzienniku Ustaw, ale już od momentu ogłoszenia one są podstawą pewnych działań i na przykład nauczyciele będą mogli wtedy skutecznie się powoływać na takie orzeczenie, jeżeli nie będą chcieli prowadzić tego przedmiotu i gdyby ewentualnie mieli ponosić konsekwencje z tym związane z prawa pracy itd. Trybunał orzekł, że po prostu nie wolno im prowadzić tego typu zajęć. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, ja pragnę wszystkim przypomnieć słowa sędziego sprawozdawcy, sędziego Święczkowskiego na jednej z ostatnich spraw, który wprost powiedział, że niepublikowanie i niewypełnianie wyroków Trybunału Konstytucyjnego to jest przestępstwo. I ludzie, którzy to cytacją czynią, kiedyś, prędzej czy później, ja to głęboko wierzę, poniosą za to odpowiedzialność. Po nocy zawsze jest dzień. Ja też uważam, że kiedyś będzie tak, że już prokuratura zacznie funkcjonować normalnie, bo teraz to, co się stało z kierownictwem prokuratury, to wołało pomstę do nieba. Już pani poseł o tym mówiła, ja dzisiaj też będę się o tym szerzej rozpisał. Ale to dobrze, to, panie Oskarze, ale to ja jak pan... prokuratura będzie działać normalnie, jestem przekonany, że za niewykonywanie wyroków konstytucyjnego organu państwa, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, przyjdzie odpowiedzieć tym ludziom. No dobra, ale to tak a propos funkcjonowania prokuratury, która ma funkcjonować kiedyś normalnie, no to zdaje się na tej drodze do unormalnienia, jak sam rozumie prokuratury, jest dzisiaj prokurator generalny, który daje wytyczne prokuratorom, jak mają się zachowywać względem sądów i kwestionować na przykład status danego sędziego. Tak, ale te wytyczne też zostały uznane za niekonstytucyjne, co swoją drogą pokazuje, jakiego mamy prokuratora generalnego, który co chwila wydaje takie działania, które albo Sąd Najwyższy, albo Trybunał Konstytucyjny określa jako niekonstytucyjne, nielegalne, bezprawne. No proszę państwa, człowiek, który jest jednocześnie ministrem sprawiedliwości, ma stać na straży sprawiedliwości, która jest ostoją Rzeczypospolitej, wykonuje tego typu działania. No przecież to się naprawdę nie śniło chyba najgłębszym filozofom, że kiedyś dojdziemy do takiej sytuacji, że każdy tak naprawdę organ władzy sądowniczej będzie podważał decyzję pana ministra. Panie Oskarze, warto również dodać, że w sytuacji, jeżeli mielibyśmy rzeczywiście orzeczenie TK, że to rozporządzenie jest niekonstytucyjne, to to również otwiera bardzo dużo drzwi rodzicom, dlatego że rodzice tak. Nie chcą wysyłać swoich dzieci i wtedy będą rzeczywiście mogli się bronić przed tym przymusem wysłania tych dzieci. Dlatego apeluję do pani poseł, żebyśmy jak się spotkamy w Sejmie już za kilka dni, żebyśmy razem przedyskutowali, czy nie możemy ponad podziałami tutaj rzeczywiście razem podziałać, bo chodzi o dobro naszych dzieci. Ja państwu To jeszcze Oczywiście, otwiera drogę tak. państwu jako posłom, ponieważ państwo na tej podstawie mogą zgłaszać kolejne propozycje legislacyjne. No, no jasne, ale też, ale też warto przypomnieć, że otóż państwo posłowie spod szyldu uśmiechniętej koalicji 13 grudnia podjęli taką uchwałę stwierdzającą, że Trybunał Konstytucyjny jest nieważny. O, panie redaktorze, to jeśli mogę jednym zdaniem. Po pierwsze, oczywiście ta uchwała jest całkowicie bzdurna, też została uznana za niekonstytucyjną przez Trybunał, ale po drugie, ona jest pełna błędów merytorycznych i żeby najlepszym tego było obrazkiem, to niech państwo sobie zobaczą w tej uchwale, co oni napisali odnośnie wyboru pani prezes, ponieważ podali podstawę pasowało się do niej tych przepisów. Oni stwierdzili, że ona została wybrana na podstawie ustawy o funkcjonowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, a została wybrana na podstawie ustawy przepisy wprowadzające ustawę o funkcjonowaniu przed Trybunałem organizacji trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, co jest absolutnym po prostu skandalem, że ktoś legislacyjnym przepuścił takiego babola i posłowie to przegłosowali bezrefleksyjnie, stwierdzając ewidentną nieprawdę o tym, że pani prezes rzekomo została wybrana na podstawie ustawy, której nie została
wybrana, a jeszcze dodatkowo napisali, że prezydent nie otrzymał uchwały z tego wyboru, co też jest nieprawdą. I zdjęcie tej uchwały publikował na swoim blogu sędzia Mariusz Muszyński. Jak najbardziej uchwała jest w tej sprawie. I to jest po prostu jedno wielkie zakłamanie, to co oni tam napisali w tej bzdurnej uchwale, do której Sejm absolutnie nie miał prawa, żeby taką uchwałę wydawać, żeby z niej wyciągać jakiekolwiek skutki prawne. Tacy są, proszę państwa, nasi przedstawiciele w polskim Sejmie. Z wyjątkami. Panie redaktorze, panie redaktorze, no trudno dziadkom wypowiadać się o kształceniu dzieci, ale proszę teraz po naszej dyskusji być w skórze rodzica, jak on dając dziecku, nawet powiedzieć w szkole takiej tam wiejskiej czy innej, rodzic jest bezradny, bezsilny, bo wchodzi tęczowe wychowanie czy inne, bo taki czy inny minister jest z tego czy z innego nurtu politycznego. Panie... Przykro, smutno mi Boże. Panie ministrze, ale mnie jest też smutno, jest mi w dwójnasób podwójnie smutno, ponieważ wy jako PSL autoryzujecie działania tej koalicji, no. To raczej ale pan z pretensjami pójdzie do prezesa PSL-u, czy nawet do tego wiceprezesa, bo zdaje się Jarubas jest dalej wiceprezesem. I pan im tam ale powie, pan, no. Ja nie będę chodził, bo oni w ogóle do ludzi nie wychodzą, wie pan, ale po owocach będziecie sądzeni, tak gdzieś tam jest, że tak powiem, przesłanie. I teraz ja też odpowiadam i pan redaktor też odpowiada, bo my mamy przeciwdziałać tym niedorzecznościom działającym, czy będącym na naszych oczach, no kto ma wpływać na rządzących i inni. Skoro jest głos rodziców, bo jest żądanie, powiem, nie wnioskowanie i tam jakieś domaganie się, no to trzeba temu przeciwdziałać, no. Toczę tutaj tego prezesa Obajtka. Czy jest ktoś w Polsce taki w działaniu, w szybkości działania jak Obajtek w przekazywaniu czy w mówieniu? Na pewno nie znajdziecie. On tak działał, jak mówi i przekazywał. I takich ludzi nam potrzeba. W Sejmie, w Senacie, w rządzie i na każdym jednym szczeblu. No i dlatego pański... poprze wniosek o wotum nieufności wobec pani minister w takim razie. Ale to nie chodzi o to, bo teraz jak pan tutaj mówił, to czego ktoś nie ale postawi o to chodzi. O zorganizowaną grupę przestępczą, która łamie wszelkiego rodzaju prawa na poziomie najwyższym, czyli rząd. Rząd jest zorganizowaną grupą przestępczą. Jeżeli takie wszystkie wynaturzenia czy działania bezprawne, wszyscy widzą i na to patrzą. Patrzysz, widzisz złodzieja, odwracasz się, to też jesteś współzłodziejem. Panie ministrze, doskonale pan wie, jak działa ten system i doskonale pan wie, że to, co pan teraz uprawia, to jest trochę demagogia i proszę się nie obrażać. Może, ale jedynie jestem... odważnie to mówię. Skoczone od dawna, że... ale nie... Prawo i Sprawiedliwość oczywiście również. Doskonale sobie mają immunitety wynikające z ich obowiązków i w związku z tym nie jest to takie oczywiste. Oczywiście serce by chciało, serce wyrywa. Natomiast my posłowie nie możemy działać wbrew również ślubowaniu i nie możemy łamać prawa, więc szukamy jedynych możliwych prawnych rozwiązań. Zaraz, panie pośle, zaraz. Nie, panie pośle. Ale zaraz, poczekajcie panowie sekundę. Jaki immunitet mają ministrowie? Ministrowie nie mogą być niestety w związku z wykonywaną przez nich pracą w jakikolwiek sposób podawani do sądu, dlatego że oni są chronieni, tak samo jak poseł ma immunitet, tak samo minister pewną ochronę. Nie, chyba no, nie. Nie wydaje mi się. Panie redaktorze. No to Oskar Kida, proszę państwa, z wykładnią błyskawicznie do tego. Nie, oczywiście pani poseł Nowacka ma immunitet taki jak inny poseł, ze względu na to, że ma mandat poselski, natomiast ministrowie to są normalnie funkcjonariusze publiczni, oni podpowiadają tak jak każdy inny funkcjonariusz publiczny z artykułu 231 kodeksu karnego. Mogą być oczywiście postawieni podani do prokuratury w związku z wykonywanymi obowiązkami. Właśnie na przykład, gdyby, proszę państwa, minister wydał rozporządzenie bez upoważnienia ustawowego, no to jest to ewidentne złamanie prawa i tutaj już nie przysługuje mu żadna szczególna ochrona, jest tak jak każdy inny funkcjonariusz, który by przekroczył uprawnienia. Mam pełną rację, przepraszam, mówiłem o... Dobra, i tak to odebrałem. Dlatego, ale też chciałem się upewnić. Panie pośle Grzegorzu, przepraszam, że tak powiem, z Konfederacji. No to znieście się na wyżyny stosowania konstytucji
i tych wszystkich kierowników urzędów centralnych i ministrów, spróbujcie chociaż jednego postawić przed Trybunałem Stanu. Tą nieżyjącą, niedziałającą instytucję kontrolną zapisaną w Konstytucji. No 25 lat Trybunał Stanu jest bezczynny. Tam siedzi 12 sędziów. Ale zaraz, zaraz, Trybunał Stanu, panie ministrze Soska, jest szykowany. Dla Glapińskiego na przykład. A wie pan, nie, przecież trzeba, nie? Ja mogłem jako rolnik przedstawić przed Trybunał Stanu takie potęgi Balcerowicza, Ongiś, Święcickiego i innych w aferze alkoholowej, to nie ma odważnego posła czy grupy posłów, żeby ten Trybunał Stanu uruchomić. Niech on będzie postrachem dla tych wszystkich. No to dobrze. Tak mnie pan naprowadził trochę. Proszę państwa, zbliżamy się do 11:00. Kolega wydawca przygotowuje artykuł z Rzeczpospolitej. Państwo siadają wygodnie na wszelki wypadek. Jeżeli macie pasy, to też zapnijcie, żebyście nie pospadali z tych wygodnych krzeseł, na których siedzicie. Pamiętacie zapewne taki strzał, jak to było, jak to już rząd Donalda Tuska walczył z dopalaczami, nie? No i walka oczywiście była wygrana. Później spektakularna walka i wojna wypowiedziana, wywołana i od razu zgaszona. Wojna z alkotupkami. Jak się pojawiły, tak szybko zniknęły. I nawet ten facet, który to wypuścił, producent tego, dziwnym trafem nie oponuje, o żadne odszkodowanie nie występuje. Sytuacja co najmniej dziwna, ale zostawmy. Kolejnym mądrym postulatem tego rządu była walka z jednorazowymi papierosami. I tak się dziwnie składa, że ta walka została wypowiedziana, bitwa i wojna trwają, ale ni stąd, ni zowąd wchodzi niespodziewanie, nie pamiętam czy obecny, ale na pewno były członek Trybunału Stanu, Marek Chmaj, pan profesor. On chyba jest w dalszym ciągu w tym Trybunale Stanu. Tam od niego z kolei ktoś poszedł do takiej spółki, gdzie miał też te wszelkie predyspozycje, taka pani bardzo ładna. I ona tam teraz też spółką Skarbu Państwa zarządza i są efekty tego, nie? O czym między innymi Obajtek opowiadał. Ale dobra, mniejsza o to, kto już gdzie poszedł. No i wchodzi pan profesor Marek Chmaj, o czym pisze Rzeczpospolita. A my czytamy. Ujawniamy kulisy walki o sprzedaż e-papierosów. Rząd wycofał się z zakazu jednorazowych e-papierosów w Polsce. Jaki wpływ na to miał prawnik obsługujący lidera tej branży i znajomy polityków Platformy Obywatelskiej? Kiedy wybuchła afera o saszetki z alkoholem, Ministerstwo Zdrowia w ciągu kilku dni zaproponowało nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, między innymi wprowadzając obostrzenia dotyczące opakowań. Takiej determinacji nie widać w sprawie jednorazowych e-papierosów, zarówno tych z tytoniem, jak i bez, które w ciągu zaledwie 2 lat opanowały rynek papierosów w Polsce. Ile wart jest rynek e-papierosów w Polsce? To dalej dowiedzą się państwo z artykułów Rzeczpospolitej. Zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim jest łatwy do obejścia. No i mamy tę sytuację tutaj opisaną. Jest również głos Stanisława Gawłowskiego, senatora Koalicji Obywatelskiej. I mamy teraz taką oto sytuację. Na posiedzenie przychodzi około 50 osób. Pojawia się m.in. Maciej Powroźnik, przedstawiciel branży wapingowej, prawnicy pracujący m.in. dla brytyjskiego koncernu tytoniowego. Na 51. miejscu na liście dopisuje się długopisem Marek Chmaj z kancelarii Chmaj i Partnerzy, co oznacza, że przyszedł niezapowiedziany. Zabiera głos na końcu, przewodnicząca go zapowiada jako pan profesor. Kogo reprezentuje? Nie podaje. Jego wypowiedź jest kategoryczna. Nie możemy zakazać sprzedaży papierosów jednorazowych w Polsce, bo ten zakaz nie będzie skuteczny dopóki w innych krajach ościennych te papierosy będą sprzedawane. Zakaz będzie skuteczny tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli będzie wprowadzony na poziomie unijnym. Ustawiamy w tym celu granicę celną dla tego typu produktów. I to jest, proszę państwa, wypowiedź Marka Chmaja. Powiedzcie mi, co jest grane? Kim jest tajemniczy Marek Chmaj? Dla mnie tajemniczy nie jest, bo człowieka znam. Grzegorz Płaczek. Dobrze, zanim odpowiem to pytanie, to jeszcze jedno zdanie. Przepraszam, proszę mi pozwolić, bo ja muszę się jednak odnieść do słów pana ministra. Panie ministrze,
Proszę nie informować Polaków, że możemy kogoś podstawić. Teoretycznie możemy przed Trybunałem Stanu, bo doskonale pan wie, że taki wniosek, nawet jeżeli byśmy zebrali 115 podpisów, to ugrzęźniemy i tak w Sejmie, bo potrzebujemy 3/5 większości głosów przy minimum połowie sali, w związku z tym 276 głosów. Nie mamy tyle jako opozycja, w związku z tym ten czas i ta para pójdzie w gwizdek. To pierwszy komentarz. Drugi. Ja wolałbym się na temat pana profesora Chmaja nie wypowiadać, dlatego że ja ostatnio już dosyć długo na temat niego mówiłem, również w programie w Republice, więc mając wyrobioną mocno negatywną opinię, z przyjemnością oddaję ten czas antenowy innym osobom, posłucham ich opinii, dlatego że ja już ostatnio bardzo długo miałem możliwość na temat pana Chmaja wypowiadać. Anna Krupka. No, to pokazuje, że tak naprawdę w polskim rządzie mamy na każdym kroku i w procesie stanowienia polskiego prawa do czynienia z lobbystami. Zaczęło się od ustawy wiatrakowej pani Henning-Kloski, która później prześmiewczo była nazywana panią Siemens-Kloską. Mieliśmy do czynienia także ze spotkaniami z lobbystami, choćby pana Kosiniaka-Kamysza, członków PSL-u. Pan Kosiniak-Kamysz jest przecież wicepremierem. Wreszcie mieliśmy taką aferę także w resorcie cyfryzacji, kiedy jeden z członków SLD także skutecznie lobbował za pewnymi kwestiami u wicepremiera również Gawkowskiego, który jest przecież ministrem cyfryzacji. To pokazuje szereg patologii w procesie stanowienia polskiego prawa. A więc z jednej strony mamy do czynienia z tematami zastępczymi. W pierwszym rządzie Tuska były to właśnie te słynne, ta afera dopalaczowa, którą próbowano przykryć to, co aferę hazardową, którą wówczas pokazało Centralne Biuro Antykorupcyjne i jego ówczesny szef Mariusz Kamiński. Teraz mamy tematy zastępcze i takie wrzutki, jak choćby alkotubki, a także również te e-papierosy. Z jednej strony lobbing, z drugiej strony tematy zastępcze, tak aby Polacy nie mówili o rosnącej liczbie migrantów, którzy są odsyłani ze strony niemieckiej przez Niemców przy tak naprawdę cichej akceptacji rządu, bo jak inaczej to nazwać. Rząd nie chce także, aby Polacy mówili o rosnących, rekordowych cenach energii, o tąpnięciach w gospodarce, a więc cały czas koalicja 13 grudnia raczy nas wrzutkami, aby odwracać uwagę od tak naprawdę bankructwa państwa i ich politycznego również bankructwa. Oskar Kida? No, szanowni państwo, no, to oczywiście pan profesor Marek Chmaj jest jednoznacznie kojarzony z określonym środowiskiem politycznym, czyli konkretnie z Platformą Obywatelską. To jest człowiek, który chodził razem z ich politykami na komisję śledczą do spraw Amber Gold i ich tam reprezentował. Tak, więc to on wielokrotnie tam pisał opinie prawne za czasów rządu Platformy Obywatelskiej dla Sejmu. No, on jest jednoznacznie kojarzony z tym środowiskiem, no i teraz to jest też ten sam człowiek, który jest promotorem pana doktora już teraz, pana Myrchy, tak? To on wypromował jego pracę doktorską. No i teraz ewidentnie odbija się też to na procesie legislacyjnym. Ja nie chcę jakby tutaj wchodzić w meritum tej sprawy, bo... Przepraszam, to ja trochę humoru wniosę do tego naszego programu. Gdzieś ostatnio spotkałem się z takim memem, ponieważ pan wiceminister Arkadiusz Myrcha tam pisze o tym, o sporcie... Procesie legislacyjnym. Dajmy spokój, no przecież na ten temat to nie, ale pisze na przykład gdzieś tam o koszykówce, pisze, że gdzieś tam coś przebiegł, nie? A ludzie mu złośliwie piszą, no to jak przebiegłeś, to teraz wystąp o kilometrówkę. Tak, no mniej więcej coś w ten deseń. No i szanowni państwo, ja chciałem tylko zwrócić uwagę na logikę, jaką tam się posłużono przy tej argumentacji, że przez to, że coś jest legalne za granicą, tak, w krajach ościennych,
no to też musi być legalne u nas. No to przy takiej logice to bardzo wiele rzeczy jeszcze powinno być legalnych, a nie jest. No przykładowo medyczna marihuana powinna być powszechna, tak, czy w ogóle niektóre rodzaje używek, ponieważ w krajach ościennych, sąsiadujących z nami, jak najbardziej da się kupić tego typu rzeczy, więc rozumiem, że teraz będziemy mieli mocną liberalizację ze strony rządu, jeżeli taką logiką się posługuje. No proszę Państwa, no to jest to, co Pani poseł powiedziała. No teraz mamy jakieś bardzo dziwne zjawisko lobbingowe w Sejmie i to nie od teraz, tylko od początku tak naprawdę tej kadencji. No i tak naprawdę powinniśmy sobie zadać pytanie, czy my przestajemy udawać, że lobbingu nie ma i po prostu przechodzimy nad tym do porządku dziennego, czy jednak no, uznajemy, że jest to zjawisko dla demokracji negatywne, że ktoś chodzi i załatwia gdzieś tam pod stołem jakieś interesy. No i w takim wypadku powinno się temu tej praktyce jak najbardziej przyjrzeć. Tym bardziej, że zakładam, że pan profesor Chmaj nie jest w Sejmie zarejestrowany jako lobbysta. Właśnie o to chodzi, że pamiętajmy, że są pewne procedury, jest tak z rejestru lobbystów, tam trzeba się wpisać, żeby móc legalnie jakby wykonywać te czynności. Proszę państwa, szanując... No i właśnie bardzo, bardzo wiele firm branży PR-owej działa... Szanując państwa bardzo, a szczególnie... Szczególnie bacząc na to, że pan poseł Płaczek i tak cierpliwością swoją bardzo się dzisiaj wykazał, bo jako ostatni zaczynał mówić, a i tak został z nami do końca, to bardzo dziękuję panu posłowi Płaczkowi. Dobrego dnia życzę. Jackowi Sos... Jedno sobie dwa zdania na koniec, zanim ucieknę. Dobra. Myślałem szczerze, że pani poseł pojedzie bardziej po bandzie, to powiedzmy w takim razie, już mówiłem to, ale to powiedzmy, uzupełnijmy tą narrację, bo nie ma się co myślę, że szczypać, powiedzmy Polakom jak jest. Pan profesor Chmaj pracuje w kancelarii, która na co dzień doradza Ministerstwu Aktywów Państwowych. Pod tym ministerstwem to ministerstwo kontroluje takie spółki jak mniej więcej Orlen, PZU i KGHM. I kancelaria również pana profesora Chmaja doradza również w tych spółkach. I dochodzi do patologicznej sytuacji, kancelaria pana profesora Chmaja ma oceniać teraz, czy Ministerstwo Aktywów Państwowych dobrze kontroluje, dobrze zarządza spółkami, gdzie jednocześnie ta sama kancelaria również współpracuje z tymi spółkami. Na tym polega patologia i myślę, że nie ma co zamiatać tego wszystkiego pod dywan. Jeżeli chodzi o lobbying, to jakoś już kończę na koniec, ale taka dygresja i ciekawostka dla wszystkich Polaków. Ja kiedyś byłem oficjalnym lobbystą, zanim zostałem posłem i kiedy wyrabiałem sobie legitymację czerwoną lobbysty, wpisałem w formularz, bo tam jest pytanie czy państwo lobbujecie? Ja wpisałem... Musimy kończyć, konferencja w Sejmie, zabieram państwa, z tą ciekawą ciekawostką zostawiam na przyszły program. Wolnej Wigilii, święta katolików, które powinno być wolnym dniem od pracy. Dzisiaj chcielibyśmy, mamy przedstawiciela Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, ja zasiadam w Komisji Gospodarki i Rozwoju. Projekt tej ustawy został skierowany do obu tych komisji. Mamy też posła Pawła Jabłońskiego, który opowie o ścieżce legislacyjnej i o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy od strony gospodarczej przede wszystkim, że wszystkie analizy, które mają być robione i które zostały zapowiedziane przez pana posła i przewodniczącego komisji Ryszarda Petru, dotyczące właśnie ubytku środków finansowych w budżecie w związku z wolną Wigilią, są błędne, ponieważ te środki finansowe i tak będą wpływały do budżetu, przepraszam, tylko innego dnia i tak naprawdę ta wolna Wigilia jest dniem, w którym rodziny mogą spędzać ten czas wspólnie i uważamy, że to święto akurat powinno być dniem wolnym od pracy. Tak samo straszenie przez poszczególnych liberałów dzisiaj obozu rządzącego, że to będą duże straty finansowe idące w miliardy złotych, to jeszcze raz podkreślam, błędna narracja. W tym temacie powinna wypowiedzieć się Rada Dialogu Społecznego, w tym temacie powinien się wypowiedzieć rzecznik szczególnie z sektora małych i średnich firm, gdzie zdecydowana większość jest za tym, aby to święto było świętem wolnym od pracy. Tak samo wypowiedzi pani poseł Klaudii Jachiry, wielu innych posłanek dotyczące niby rzekomo tego, że kobiety są oddelegowywane do kuchni, do tego, aby robić posiłki, jest po prostu narzucaniem pewnej tendencji. To jest święto katolików, święto rodzinne, w tym czasie można obierać choinkę, w tym czasie można wykonywać rzeczy związane po prostu z kultywowaniem tego święta w gronie rodzinnym i uważamy, że tego ubytku gospodarczego
po nawet dogłębnych analizach robionych za pośrednictwem różnych instytutów, jak to zapowiedział Ryszard Petru, tego ubytku finansowego nie będzie. I uważamy również, że jest możliwa ścieżka legislacyjna, w której jeszcze w tym roku ta Wigilia będzie wolna od pracy, a szczególnie kobiety pracujące w dużych koncernach zagranicznych będą mogły to święto po prostu odbywać od samego rana w domu. Dziękuję. Agnieszka. Szanowni Państwo, Polska to kraj ludzi bardzo ciężko i długo pracujących i doświadczamy tego przez ostatnie dziesięciolecie przed taką narracją, że tak naprawdę jesteśmy cały czas krajem na dorobku. Niestety ponosimy tego ogromne koszty społeczne. Czołówce kraju, który pracują, Polacy, którzy pracują najdłużej i najciężej. Dlatego święto Wigilia, która tak naprawdę de facto przez wielu pracodawców jest też dostrzegana jako już dzień wolny od pracy, powinno być świętem, w którym rzeczywiście zadbamy przynajmniej kolejny raz o zdrowie naszych relacji społecznych, o zdrowie naszych dzieci, naszych kobiet, bo jest to czas, kiedy możemy poświęcić na budowanie tych relacji, na dojazd do rodziny, odwiedzanie tych rodzin, na opiekę nad własnymi dziećmi, ponieważ dzieci w tym czasie nie idą do szkoły, więc zamiast skazywać je na to, żeby same siedziały w domu, możemy spowodować to, że rzeczywiście będą wspólnie uczestniczyć w przygotowaniach do wspólnego biesiadowania, do wspólnych świąt. Tak naprawdę nie będzie tu żadnych strat dla gospodarki, a zyski mogą być ogromne. Cały czas przez ostatnie lata mówimy o ogromnych kosztach społecznych, psychologicznych, psychicznych, związanych z tym, jak ciężko ten wyścig szczurów, jak ciężko ten czas, w których rzeczywiście bardzo długo pracuje, wpływa na nasze dzieci, na relacje rodzinne, więc jest to okazja do tego, abyśmy już w tym momencie mieli o to zadbać. Jak to jest ważne, jak bardzo zbudowały się różnego typu pozytywne relacje rodziny, pokazały niedziele wolne, które naprawdę wpłynęły bardzo dobrze na funkcjonowanie i przyjęły się w całej przestrzeni i nikt nie ucierpiał, żadna gospodarka nie ucierpiała. Te wszystkie wskaźniki można skwitować jednym. Przed świętami, Szanowni Państwo, handel, o który najczęściej upominają się liberałowie, to jest 40% praktycznie przychodów w stosunku do całego roku. Sam ten okres przedświąteczny. Więc nie ma mowy tu o żadnych ubytkach, bo ludzie i tak będą kupować to, co jest potrzebne. A koszty ponosimy bardzo duże, jeśli chodzi o ten taki czas pracy zbyt wydłużony. Dlatego myślę, że z Komisji Polityki Społecznej, ludzi, którzy mają tam dużą wrażliwość, nie można oczekiwać od tego, że rzeczywiście ktoś będzie myślał w kategoriach liberalnych, tylko i wyłącznie ciężkiej pracy, czy kategoriach interesów dużych korporacji. Bo tylko o takich interesach możemy mówić, bo właściwie 90% naszego handlu to są przede wszystkim duże korporacje, które w jakiś sposób przelicają, swój, maksymalizują każdą możliwą potencjalną złotówkę, nie patrząc na koszty społeczne. Stąd dlatego jest apel, aby rzeczywiście ten dzień wigilijny to był dzień naprawdę wolny od pracy i żebyśmy mogli jedno z najważniejszych naszych świąt w Polsce, jest bez znaczenia, czy ktoś obchodzi Wigilię w sposób katolicki, czy w inny sposób, ale tak naprawdę zawsze na pewno jest to sposób rodzinny i to rodzinie powinniśmy poświęcić ten czas. Szanowni Państwo, Wigilia może być dniem wolnym jeszcze w tym roku. Jest taka możliwość, nie dajcie sobie wmówić to, co opowiada Ryszard Petru, to, co opowiadają posłowie Platformy, to jest nieprawda. To jest możliwe. Kalendarz sejmowy wygląda następująco. W przyszłym tygodniu mamy czterodniowe posiedzenie Sejmu, ono się zaczyna we wtorek. W poniedziałek lub we wtorek mogą się odbyć obie te komisje, Komisja Rodziny, Komisja Gospodarki, przeprocedować tę ustawę. To jest krótka ustawa. Następnie ustawa może trafić na posiedzenie Sejmu, gdzie może zostać po prostu przegłosowana. Jesteśmy do tego gotowi. Jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy głosowali za tą ustawą razem z Lewicą. Lewica tutaj taki projekt zgłosiła, powiedzieliśmy to otwarcie, chociaż się z Lewicą w wielu sprawach nie zgadzamy. W tej sprawie już głosowaliśmy jeden raz wspólnie, będziemy tak samo głosowali znów po to, żeby to wolne dać Polakom. Liczę też na poparcie przynajmniej części posłów Konfederacji, tych, dla których święta Bożego Narodzenia naprawdę mają znaczenie większe niż jakieś liberalne fiksacje na temat gospodarki. Fiksacje, bo to jest tak naprawdę nic, to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. O tym mówiły pani minister Semeniuk, pani minister Ścigaj. Drodzy Państwo, za rządów Prawa i Sprawiedliwości wprowadziliśmy 52 wolne niedziele. 52 wolne niedziele. Też straszyli, że się gospodarka zawali. Tymczasem co się okazało?
cały czas był wzrost gospodarczy i to napędzany przez konsumpcję, bo jak ktoś nie może pójść do sklepu w Wigilię, to pójdzie innego dnia. Przecież to nie jest tak, że nie kupi choinki, że nie kupi karpia. Kupi, tylko pójdzie dzień wcześniej albo dwa dni wcześniej. I dlatego apelujemy do wszystkich polityków ze wszystkich opcji. Jestem przekonany, że także i w PSL-u, w Polsce 2050, że nawet w Platformie są tacy, którzy to rozumieją. Zagłosujmy za tym wszyscy, dajmy Polakom wolną Wigilię już w tym roku. Sejm, w przyszłym tygodniu mamy też Senat, to się może naprawdę wydarzyć. Jest kalendarz legislacyjny, który na to pozwala. Będziemy się zwracali do przewodniczących tych komisji, żeby je jak najszybciej zwołać i żeby w porządku obrad w przyszłym tygodniu ta ustawa się znalazła, żeby ją jak najszybciej przeprocedować. Możemy to zrobić, Prawo i Sprawiedliwość będzie w tej sprawie głosowało ponad podziałami politycznymi w interesie Polaków, którzy chcą po prostu odpocząć i chcą w tym spokoju przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. Wydaje się, że przewodnicząca Komisji Gospodarki jest tutaj problemem, bo zdaje się, że przewodnicząca Komisji Rodziny zwróciła się do niego z pismem, aby na najbliższy poniedziałek tak połączone posiedzenie połączonych komisji zorganizować. Jak przekonać pana przewodniczącego Petru do tego, żeby do takiego posiedzenia doszło? No, będziemy się domagali tego, liczymy, że ta presja społeczna do tego doprowadzi, dlatego że on opowiada, że zwrócił się do jakichś instytutów badawczych, które będą analizowały, jaki będzie wpływ na gospodarkę. No szanowny panie pośle Petru, najlepsze badania to są badania empiryczne. Ostatnie kilka lat pokazało, jaki wpływ na gospodarkę miały 52 dodatkowe dni wolne, 52 wolne niedziele. Czy gospodarka się od tego udusiła, czy została w jakiś sposób spowolniona? Wręcz przeciwnie, gospodarka się świetnie rozwijała i konsumpcja właśnie wzrastała. Więc ma pan swoje badania, panie pośle Petru. Zachęcamy do tego, żeby na to spojrzeć i żeby już jak argumentów żadnych nie ma, żeby po prostu jak najszybciej ustawę procedować, bo Polacy tego oczekują. Badania to właśnie zamówienie tych badań, to nie jest jakieś taka celowe działania, to nie są celowe działania, jakiś przykład obstrukcji właśnie parlamentarnej w tej sprawie. No absolutnie tak jest i tutaj rządząca koalicja ma narzędzia wszelkie, żeby to przyspieszyć, żeby tą obstrukcję pana Petru zablokować, żeby doprowadzić do tego, żeby ta komisja została zwołana szybciej. Koalicja ma w tej komisji większość, a jak się doda jeszcze głosy Prawa i Sprawiedliwości, to możemy wymóc na panu pośle Petru, żeby do porządku obrad została ta ustawa włączona i będziemy się tego domagali w przyszłym tygodniu, żeby to się po prostu odbyło. Zobaczymy, jaka będzie decyzja Platformy, bo tak naprawdę to od Platformy tu zależy. Platforma niestety też się zachowuje tutaj bardzo antyspołecznie. Słyszeliśmy posłankę Jachirę, która mówiła, że ona by chciała iść w Wigilię do restauracji. Może sobie iść gdziekolwiek chce, ale chodzi o to, żeby Polakom dać wolne, żeby Polacy mogli przygotować się do świąt, a nie interes takiej czy innej posłanki, która chce być obsługiwana. Tutaj są priorytety zdecydowanie przestawione po stronie Platformy. Dziękujemy państwu. I to była, proszę państwa, konferencja posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ewentualnego ustanowienia Wigilii, która wypada tradycyjnie w tym roku 24 grudnia, kalendarzowo we wtorek, dniem wolnym od pracy. Jeżeli pan poseł Petru tak bardzo chce pracować, jeżeli posłowie Platformy Obywatelskiej tak bardzo chcą pracować w Wigilię, bo jest to dzień niezwykle ważny, żeby akurat wtedy pracować, bo ponoć najefektywniej się pracuje wtedy tym posłom, to ja mam taką propozycję nową świecką w ramach nowej świeckiej tradycji. 24 grudnia, w Wigilię Bożego Narodzenia, po przełamaniu się opłatkiem, po zjedzeniu tej wieczerzy wigilijnej, a przed pasterką, może warto iść do posłów, do biur poselskich i z nimi usiąść i porozmawiać, bo oni z całą pewnością w Wigilię właśnie w biurach swoich poselskich będą czekali na interesantów. To jest chyba nawet oczywiste, co nie? No to była konferencja posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie Wigilii, a teraz przenosimy się na konferencję prokuratury w Gdańsku w sprawie dziwnym trafem umorzenia sprawy Jolanty Brzeskiej. Witam państwa serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie Prokuratury Krajowej przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku. Konferencja ta dotyczyć będzie sprawy śmierci pani Jolanty Brzeskiej i wydanego przez Prokuraturę Regionalną w Gdańsku postanowienia o umorzeniu postępowania w tej sprawie. Szanowni państwo, sprawa pani Jolanty Brzeskiej dla polskiej prokuratury i w tym również dla gdańskiej prokuratury była jedną z najtrudniejszych spraw, z jakimi mieliśmy do czynienia. Od początku prokuratorom prowadzącym postępowanie bardzo zależało na tym, żeby zarówno opinia publiczna zbulwersowana faktem
tego zdarzenia, ale przede wszystkim bliscy i przyjaciele Jolanty Brzeskiej mogli poznać, co zdarzyło się tego dnia oraz to, czy ktoś za to odpowiada i dlaczego. 13 lat, w toku którego było prowadzone to postępowanie, to był ogrom pracy prokuratorów. Ta praca niestety nie przyniosła odpowiedzi na te pytania, o których przed chwilą mówiłem. Zdajemy sobie sprawę z istnienia głosów krytyki i przyjmujemy tą krytykę, natomiast możemy Państwa jako prokuratorzy z czystym sumieniem zapewnić, że wykonaliśmy wszystko, co było możliwe, aby sprawę śmierci pani Jolanty Brzeskiej wyjaśnić. W toku postępowania przeprowadzono tysiące czynności procesowych, setki przesłuchań, dziesiątki opinii, inne czynności, które miały doprowadzić do poznania okoliczności faktycznych w sprawie. Niestety, mimo przeprowadzenia tych czynności, decyzja, którą podjęliśmy, decyzja o umorzeniu postępowania, wskazuje na to, że okoliczności tej sprawy, mimo wyczerpania inicjatywy dowodowej, nie zostały do końca wyjaśnione. Umorzenie postępowania, Szanowni Państwo, i to szczególnie chciałbym podkreślić, to nie jest koniec postępowania. To jest zamknięcie pewnego etapu tego postępowania. W dalszym ciągu będą wykonywane czynności. Jeżeli pojawi się jakakolwiek okoliczność, która będzie wskazywała na możliwości dalszego pogłębienia materiału w sprawie, to postępowanie z całą pewnością zostanie podjęte. W toku postępowania na pewno będziemy korzystać z pomocy funkcjonariuszy, na przykład z Archiwum X, i te czynności będą w dalszym ciągu kontynuowane. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele kosztowało rodzinę, najbliższe osoby pani Jolanty Brzeskiej prowadzenie tego postępowania. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że logika wskazuje na to, że mogłoby to być zabójstwo. Jednakże materiał dowodowy, który został zgromadzony w toku postępowania, nie potwierdził ani nie wykluczył żadnej z głównych przyjętych wersji tego zdarzenia. Zdajemy sobie sprawę, Szanowni Państwo, że sprawa ta budzi emocje, że pewne interpretacje nasuwają się same. Natomiast jako prokuratorzy musimy bazować tylko i wyłącznie na dowodach i tylko na nich. Zapraszamy Państwa do przedstawienia ogólnie okoliczności tej sprawy, żeby za Państwa pośrednictwem opinia publiczna mogła się zapoznać z tą sprawą. I jeśli Państwo pozwolicie, oddam głos rzecznikowi prasowemu, a później prokuratorom prowadzącym to postępowanie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Żeby... Chyba nie słychać. Dobrze. Żeby nie powielać tego, co powiedział pan prokurator regionalny w Gdańsku, istotnie dalsze prowadzenie śledztwa w tej sprawie nie jest możliwe z uwagi na to, że wszystkie czynności procesowe zaplanowane zostały wykonane. Ale pamiętajmy, przedawnienie tej sprawy nastąpi z upływem 40 lat od śmierci pani Jolanty Brzeskiej. 1 marca 2051 roku to jest czas na koniec tego postępowania. Ono się dalej toczy, ale niejako w innej płaszczyźnie, w innym wymiarze. Mam tu na uwadze możliwości policji i możliwości prokuratury do tego, żeby zawsze do tej sprawy powrócić. Bo prokuratura już raz wróciła do tej sprawy, gdy sprawa była umorzona przez prokuraturę okręgową w Warszawie. Została ona potem kontynuowana przez prokuraturę regionalną w Gdańsku po niemalże dwuletniej przerwie. Zatem to nie jest tak, że tę sprawę odkładamy na półkę i już nigdy do niej nie wrócimy. Wrócimy, jeżeli pojawią się nowe dowody. A teraz przedstawimy historię tego postępowania i będziemy gotowi po zakończeniu tej naszej wypowiedzi do odpowiedzi na Państwa pytania.
Dzień dobry, proszę Państwa, czy mnie słychać? Moje nazwisko Styczewski Piotr, jestem prokuratorem prokuratury regionalnej w Gdańsku. Zajmuję się nadzorem nad tym śledztwem od czasu jego podjęcia, to jest od września 2016 roku. I chciałbym Państwu tutaj przytoczyć, trochę pokazać warsztat pracy, jak wyglądała praca ludzi, którzy zajmowali się prowadzeniem tego śledztwa od strony takiej troszeczkę, której Państwo może nie znacie, od strony, bym powiedział, kuchni i w ogóle naświetlić troszeczkę samą materię tego śledztwa od zaplecza, że tak powiem. Mariusz, przepraszam, gdzie jest ten, ja mam pilot, ale gdzie jest, aha, okej, okay. Tu, czekaj. Masz, gdzie, znaczy, gdzie jest, okej, okay, weź przesuń do mnie troszeczkę. A, przepraszam, ja, dobrze, już teraz widzimy. Tu jest pierwsza notatka urzędowa funkcjonariusza policji sporządzona na po czynnościach, które były wykonywane na terenie Parku Powsi Lasku Kabackiego. Udokumentowane są pierwsze czynności, ujawnienie ciała kobiety, która w tym czasie po prostu paliła się leżąc w lesie. To był 1 marca, pogoda była taka lekki, można powiedzieć, no, lekki mrozek i przypadkowy przechodzień, czyli człowiek, który robił zdjęcia fotograficzne, po prostu trafił na palące się zwłoki. Na miejscu, nie w tę stronę, dobra, okej. Okay. Dobrze, zaraz to ogarniemy. Okay. No tutaj mamy dokument postanowienia o wszczęciu śledztwa przez asesora prokuratury rejonowej Warszawa Mokotów, bo na tym etapie to postępowanie było nadzorowane przez tą prokuraturę i prowadzone przez funkcjonariuszy policji. Wszczęte było, jak widać, w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. Dalej postępowanie. Pełnie, zwróćcie Państwo uwagę, że między ujawnieniem zwłok 1 marca a wszczęciem tego postępowania minęły 3 dni. To były dość kluczowe 3 dni dla tego śledztwa. Może ja z tym mikrofonem się obrócę albo stanę, jeśli to. Można go wypiąć? Przepraszam, że to będzie wygodniej. Tak, słychać mnie? Proszę Państwa, tu jest graf przedstawiający to miejsce zdarzenia, tak żeby zobrazować Państwu. Tam ta sylwetka to są zwłoki NN kobiety. W tym momencie jeszcze nie było wiadomo, czyje to są zwłoki. Tutaj widzimy opisane różne elementy topograficzne. Tu są, to jest jeden ze slajdów z analizy kryminalnej, która była sporządzona do tej sprawy już później. I tutaj widzimy, że no, miejsce tak zwanego palenia ognisk znajdowało się mniej więcej tutaj. Tu przebywało w tym czasie, w czasie zdarzenia co najmniej kilka osób, które tam przypadkowo spotykały się podczas palenia ogniska. No, to było takie miejsce rekreacji. Zresztą ten teren jest bardzo mocno uczęszczany przez pieszych, przez rowerzystów. To jest las, ale taki, no Państwo jesteście z Warszawy, to pewnie to wiecie, ale to jest miejsce rekreacji. To nie jest miejsce jakieś bardzo odosobnione i odludne. W każdym razie tak wyglądało miejsce zdarzenia na szkicu w dniu, kiedy ujawniono te palące się ciało po prostu. Następny slajd mamy. Tutaj mamy zdjęcie na to miejsce, gdzie pani Brzeska właśnie została, później jak się okazało, została znaleziona. Tak to wygląda na zdjęciu, na po prostu na powiększeniu. My tam po podjęciu śledztwa w 2016 roku udaliśmy się tam oczywiście na miejsce zdarzenia z całym zespołem śledczym, o którym za chwilę powiem, żeby po prostu zobaczyć też w terenie, jak to miejsce wygląda, bo zupełnie inne wyobrażenie jest, jak się czyta akta, a inne wyobrażenie, jak się jedzie na miejsce, gdzie coś się działo, gdzie można z perspektywy po prostu świadka spróbować podejrzeć,
i wyciągnąć jakieś wnioski. Mam nadzieję, że nie, przepraszam, brak niestety wprawy troszeczkę mnie tutaj gubi. Już jesteśmy. Wizualizacja, miejsce zbierania gałęzi według świadka Witolda W. No to znowu jest jeden z slajdów, który pokazuje to miejsce, gdzie tam któryś ze świadków w tym czasie, gdy to zdarzenie się odbywało, chodził i zbierał gałęzi na ognisko. Tutaj mamy opinię, rzut opinii ekspertyzy, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Profesora Jana Zena w Krakowie, to jest z dnia 12 marca. To jest jedna z opinii, która została tutaj wywołana jeszcze na etapie tego pierwszego postępowania. Dotyczyła, tutaj widzimy, badań fizyko-chemicznych szczątków, które zostały ujawnione z pogorzeliska. Jesteśmy cały czas tutaj na etapie jeszcze tego pierwszego postępowania. Tutaj widzimy, że organem policji, który prowadził już w tej chwili to śledztwo, to był Wydział do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, bo początkowo to postępowanie prowadził w ogóle komisariat policji. Dopiero jak po 2 tygodniach ustalono na podstawie badań DNA, że to ciało to jest zmarła Jolanta Brzeska, zmieniono troszeczkę podejście, no i powołano tutaj, przekazano sprawę do prowadzenia wyspecjalizowanej jednostce policji. Można powiedzieć, że ten wydział w tamtym czasie do walki z terrorem i zabójstw KSP na pewno był jednostką policji właściwą, która miała praktykę i doświadczenia do prowadzenia takiej sprawy. Następnie mamy tutaj już, prokuratura okręgowa przejęła tą sprawę w tamtym czasie i tu mamy decyzję o umorzeniu śmierci. I tutaj faktycznie to śledztwo zostało umorzone, ale tu widzę, że jeszcze jest tak, pozbawienia Jolanty Brzeskiej. Tak, o czyn z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa. Tak, no do tego się odniesiemy jeszcze, tak, bo to jest jakby decyzja kończąca pierwsze śledztwo w 2013 roku. Później była konferencja prasowa w Prokuraturze Krajowej w sierpniu 2016 roku i to śledztwo zostało podjęte z umorzenia przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie we wrześniu 2016 roku i przekazane do kontynuowania do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Tak, tu jest to właśnie, to jest ta decyzja. I teraz tak, co się dalej działo? Bo to już jest ten etap, gdzie Prokuratura Regionalna w Gdańsku zajmowała się tą sprawą. Oczywiście ja mogę powiedzieć tak, że ja otrzymałem niecałe 9 tomów akt głównych do zapoznania się, no bo tyle ten materiał dowodowy wtedy wynosił. No oczywiście były też jeszcze materiały w kancelarii tajnej, niejawne. Tutaj o szczegółach oczywiście nie mogę mówić ze względów, że objęte są tajemnicą, ale takie materiały też były przekazane i po konsultacji z kolegami, którzy prowadzili jakąś taką podobną sprawę tego kalibru, doszliśmy do wniosku, że należy po prostu tutaj zawnioskować do Komendy Głównej Policji o powołanie zespołu funkcjonariuszy do prowadzenia śledztwa, gdyż po pierwsze zdarzenia objęte śledztwem mają miejsce na terenie Warszawy. No i tutaj właściwa byłaby na pewno policja z Warszawy. Więc w związku z tym komendant Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Warszawie powołał zespół funkcjonariuszy do prowadzenia tej sprawy. W skład tego zespołu, proszę Państwa, wchodziło 14 funkcjonariuszy, tak? To byli i funkcjonariusze prowadzący postępowanie, czyli tak zwani śledczy, jak to Państwo określacie często, i analitycy kryminalni, i funkcjonariusze tak zwani operacyjni, więc oczywiście i nadzór ze strony CBŚP, zarządu nad tą grupą policjantów. 2 lata później do składu zespołu śledczego zostali jeszcze włączeni 3 funkcjonariusze tak zwanego archiwum MIX Komendy Głównej Policji. To są emerytowani, na ogół emerytowani policjanci z dużym doświadczeniem, którzy zajmują się właśnie analizowaniem
spraw, które zostały umorzone w przeszłości, kiedyś wiele lat temu i te sprawy gdzieś tam leżą, spoczywają, ale są cały czas w zainteresowaniu policji z uwagi na postęp też nauki i techniki. I taki zespół, czyli kilkunastu funkcjonariuszy policji z dużym doświadczeniem wykonywał czynności śledcze w tej sprawie. Rola prokuratury oczywiście jest bardzo ważna, ale prokurator jest takim superwajzerem, nadzoruje to wszystko, co się dzieje. I mieliśmy taką praktykę pracy, że spotykaliśmy się średnio dwa razy, co dwa miesiące, raz w Warszawie w zarządzie CBŚP, a w następnym terminie na ogół spotykaliśmy się w prokuraturze regionalnej w Gdańsku. Czasami te spotkania były też w zarządzie CBŚP w Gdańsku, gdyż trzech chyba funkcjonariuszy z zarządu gdańskiego CBŚP też brało udział w tym zespole śledczym. I materiał dowodowy, który był gromadzony w czasie pomiędzy tymi naradami roboczymi, był omawiany następnie na tych naradach. W naradzie brał udział jeszcze zazwyczaj prokurator nadzorujący śledztwo z ramienia Prokuratury Krajowej, gdyż ta sprawa była objęta od początku takim nadzorem. I nierzadko też dyrektor tego departamentu, który nadzorował to śledztwo, też brał udział w tych naradach. Więc z każdej narady sporządzony był dokument w postaci notatki służbowej, w którym opisano też, czym się na tych naradach zajmowaliśmy, o czym rozmawialiśmy, jakie kierunki śledztwa były wytyczane i jakie były rozważania na temat możliwych dalszych scenariuszy. Także tak wyglądała praktyka tych spotkań. Pod koniec śledztwa, o tu jest właśnie zarządzenie prokuratora krajowego o powołaniu jeszcze zespołu śledczego, zespołu prokuratorów, to tak się nazywa. Prokurator krajowy tak powołał tutaj w 2018 roku. Stwierdził, że dwóch prokuratorów to będzie lepiej niż jeden, jeżeli będzie tą sprawę się nadzorowało i od tego momentu było już dwóch prokuratorów do nadzorowania tej sprawy. Momencik, dalej pojedziemy. A, tutaj jest, chcieliśmy tylko zasygnalizować, że tak jak się w tym komunikacie też, który Państwo na pewno widzieliście na stronie prokuratury regionalnej, w toku śledztwa przeprowadzono no, bardzo dużo różnego rodzaju opinii i to niektóre opinie były naprawdę no, takie innowacyjne. Można powiedzieć, że w wielu innych śledztwach z różnych względów no, takie opinie może nie byłyby nawet możliwe, żeby je wywołać, ale w tym śledztwie one było traktowane naprawdę z taką powagą i tak. To jest, proszę Państwa, decyzja prokuratury o umorzeniu sprawy dochodzenia śmierci w sprawie Jolanty Brzeskiej. Świeć Panie nad jej duszą. Przypomnijmy, sugestie były takie, że miała się Jolanta Brzeska samo uprowadzić, samo związać i samo spalić. Jak Państwo słyszą, ani dowodów, ani świadków, ani niczego nie ma. Pan profesor Piotr Grochmalski, politolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika razem z nami. Dzień dobry Panu, Panie Profesorze. Dzień dobry. Już nie Mikołaja Kopernika, ale na pewno Akademii Piotrkowskiej. Akademia Piotrkowska. Panie profesorze, czy o Jolancie Brzeskiej słowo? Czy przechodzimy do tej polityki brutalnej, która się dzieje na naszych oczach? No jedno zdanie. Rzeczywiście powiedziałbym nieprzygotowany prokurator, no bo był zaskoczony slajdami, które przewijał, więc widać, że to jest wszystko zrobione na gwałt. Na życzenie jakieś tam, żeby zarzucić ilością pustych faktów, no bo no przecież widzieliśmy, że prowadzący prokurator rzekomo 2016 roku był sam zdziwiony tymi slajdami, które się pojawiały, ciągłe te określenia z jego ust, pokazują, że po prostu zrobione było to na prędce, że on nie panował nad tym przekazem, nie przygotował się do przedstawienia bardzo kompetentny sposób, no bo naprawdę większość opinii publicznej chyba nie za bardzo interesuje kuchnia, tylko skuteczność działania prokuratury i jakby takie publiczne rzekomo ukazywanie bezradności prokuratury
No nie sądzę, że to służy także budowie skuteczności organów ścigania. W związku z tym no, jestem trochę zażenowany poziomem tej potraktowania opinii publicznej, bo przecież ten przekaz jest skierowany do opinii publicznej, a sprawa jest rzeczywiście wyjątkowo bulwersująca. Tu widzę pewne podobieństwa do sprawy zamordowanego, no, uprowadzonego na zlecenie i zamordowanego dziennikarza Jarka Ziętary. Równie potężna skuteczność działania naszych organów ścigania. Czy też nie wyjaśniona po dziś dzień sprawa morderstwa szefa policji, generała Marka Papały? Oczywiście. No to są przykłady bardzo dziwnej nieskuteczności. To fakt. Proszę Państwa, kiedy trwał program po 9, po 10 i po 11 finalnie, GUS opublikował dane z naszej gospodarki. Jak się Państwo spodziewają, co ten GUS zawyrokował, Panie Profesorze? No, wszyscy widzimy, co się dzieje. To znaczy. No to ja się posłużę od razu tytułem z Business Insider. Polska gospodarka przyhamowała. No, przyhamowała także w tych kluczowych kierunkach, czyli na przykład jeśli chodzi o skalę eksportu. Ja tylko przypomnę, bo naprawdę. A nawet nie tylko skalę eksportu, ale sprawa z skalę konsumpcji. Oczywiście. Ja przypomnę, bo to było zaskoczenie także dla elit politycznych Niemiec, że gospodarka niemiecka jakoś wyszła z COVID-u dzięki ogromnej dynamice gospodarek Europy Środkowej, w tym Polski. Cztery kluczowe gospodarki, Polska, Czeska, Słowacka, Węgierska, stały się liderami. To znaczy łączna wymiana towarowa z tym obszarem Niemiec z tymi państwami miażdżąco przewyższała wymianę towarową z Chinami. A Chiny wówczas były na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o państwo, wymianie towarowej z najsilniejszą gospodarką europejską. Innymi słowy, dynamika rozwoju gospodarczego, potencjału gospodarczego tych czterech państw uratowała dynamikę europejskiej gospodarki. O tym się nie mówiło, o tym się nie mówi. Sami Niemcy byli właśnie zdziwieni, bo równocześnie bardzo duży wysiłek układli w tym, aby niszczyć dynamikę polskiej gospodarki, co zresztą wywoływało pewne zdziwienie, szczególnie jeśli chodzi o te landy przygraniczne, które były bardzo mocno związane z dynamiką polskiej gospodarki. A to przyhamowanie, jak pamiętamy, między innymi blokowanie tych pieniędzy, które się Polsce należały. Tych pieniędzy, które właśnie miały być związane z pobudzeniem gospodarek europejskich po COVID-zie. No i tutaj Polska została potraktowana dyskryminacyjnie przez gospodarkę niemiecką. Ja to w pewnym stopniu rozumiem. No to jest twarda, brutalna, bezwzględna walka o rynki, o pozycje gospodarki niemieckiej, firm niemieckich. No, mamy świadomość, że po 2004 roku, a więc po wejściu Polski do Unii Europejskiej, gospodarka niemiecka się odrodziła. Do 2004 ona buksowała. Rzeczywiście miała ogromne problemy. No i raptem jakaś dziwna jest logika z tym wejściem Polski do NATO i raptem okazuje się, że gospodarka niemiecka dynamicznie zaczyna się rozwijać, coraz większe notuje wpływy, także jeśli chodzi o bilans swojego budżetu. Tutaj zaczyna rzeczywiście być drugą gospodarką, jeśli chodzi o budowanie swoich rezerw finansowych i to wszystko właśnie poprzez podłączenie się do dynamiki gospodarczej Polski, ale całego też regionu. No i panie profesorze, a tak w międzyczasie, bo tak nasze publicystyczne spotkanie rozpoczynaliśmy od rozmowy z byłym prezesem Orlenu, Danielem Obajtkiem. I tak rozmawialiśmy sobie o sytuacji obecnej Orlenu. No tam jest dramat. Oni próbują, nie wiem, czarować rzeczywistość. Szymon Hołownia opowiada o jakimś baloniku. Natomiast generalnie to chyba nas ktoś robi ewidentnie w balona. No. Nie balona, tylko takie są reguły gry. No, Niemcy, forsując ekipę Tuska, chcieli mieć pod pełną kontrolą właśnie ten motor gospodarki niemieckiej. To znaczy to jest oczywiste, że polska gospodarka jest tak kluczowa dla pozycji siły gospodarki niemieckiej, że trzeba ją politycznie kontrolować, no też ze względu na to, że ona się rozhulała. Polacy się rozhulali, a jak się zaczęły pojawiać teksty mówiące o przesuwaniu
centrum europejskiego w stronę Polski w wielu wymiarach, także w tym wymiarze militarnym. Polska zaczęła się stawać według wielu analityków świata, także niemieckich analityków, nowym centrum nowego porządku geostrategicznego Europy. W związku z tym były takie bardzo wyraźne nuty pojawiające się w przekazie niemieckim. No nie podskakujcie, to znaczy uważajcie, bo to się może szybko zmienić. No i ta inwestycja w Tuska, to przecież gigantyczna inwestycja nie tylko w Tuska, ale w część elit Polski. To lata trwało i różne formaty były realizowane wobec Polski, aby przekonywać konkretnych naukowców, konkretnych polityków do tego, że przyszłość leży tylko w Berlinie dla Polski, a jakakolwiek myśl o tym, że Stany Zjednoczone staną się taką wielką kotwicą i mocno pchną Polskę do przodu, to jest niewłaściwe myślenie. I w zasadzie można powiedzieć, że od kiedy sięgam pamięcią, jakbym prześledził życiorys takich ludzi jak właśnie Donald Tusk, to są przecież ludzie głęboko zafiksowani w różnych ideach, bo po drodze przecież Niemcy testowali różne projekty związane z Polską. Na samym początku lat 90. oni proponowali stworzenie takiego wielkiego euroregionu, którego elementami miał być Berlin, Szczecin, Poznań i Wrocław, czyli w zasadzie kluczowe miasta zachodniej Polski zintegrowane na potęgę z Berlinem, i to miał być najsilniejszy gospodarczo region przyszłej Europy, dominujący oczywiście w strukturach europejskich, narzucający pewną logikę, pewną dynamikę, ale to jest wcześniej związane z tym, co przecież wszyscy widzieliśmy, a więc polityczną decyzją elit niemieckich o przesunięciu stolicy z Bonn do Berlina. To była strategiczna decyzja pokazująca, że Niemcy wybierają, jeśli chodzi o kierunek ekspansji wschód, a więc potężnie będą oddziaływali na rzecz przejmowania aktywów polskich. No i pamiętamy, poprzedziła tą operację, wielka operacja przejmowania mediów polskich przez kapitał niemiecki. Kiedy ja rozmawiałem z jednym z największych znawców polityki i gospodarki Niemiec, profesorem z Poznania, na temat jego odczuć, co się dzieje na początku lat 90., on mi opowiedział o rozmowach ze swoimi przyjaciółmi, historykami niemieckimi, którzy bili na alarm, że Niemcy zdecydowali się na ekspansję w tym pierwszym etapie, wykupywanie na masową skalę kapitału medialnego z gwarancjami rządowymi. No i to pojawiała się oczywiście refleksja, że tego typu polityka musi doprowadzić w którymś momencie do pojawienia się pewnego impulsu po stronie polskiej, to znaczy niechęci do tego typu działań ze strony państwa niemieckiego, do takiego działania, które będzie ewidentnie sprzeczne z interesami zarówno części elit niemieckich, jak i polskich, a więc budowania dobrych relacji, między innymi wynikających z geopolitycznego położenia obu państw. No i Niemcy wówczas, istotna część elit niemieckich, wybrała model konfrontacji z Polską, bo właśnie do tego prowadziła tego typu polityka, czyli przejmowania języka polskiego. Przecież pamiętajmy, że ta operacja związana była z tym, aby wprowadzać do kultury języka polskiego, do polskiego nazewnictwa nowe pojęcia, aby zmieniać charakter i zmieniać kulturę Polaków tak, aby realizować strategiczne interesy niemieckie. I niestety w wielu miejscach, no, zwróćmy uwagę, jak wygląda w tej chwili dynamika procesów politycznych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Szczecinie. To są wszystko efekty długofalowej polityki niemieckiej, realizowania ich interesów, no a w konsekwencji tworzenia także swojej elity politycznej, która widzi przyszłość Polski w pełnym podporządkowaniu interesów niemieckich. No ale jak też widzimy, pojawiła się potężna opcja opierająca się na wizji budowania naszej strategii w oparciu o potęgę amerykańskich interesów, potęgę także militarną. No i zobaczymy, panie profesorze, co z tego postawienia na Stany Zjednoczone i na Amerykę będziemy z tego mieli. Natomiast w tak zwanym międzyczasie, bo my nie zastanawiamy się nad tym, co będziemy z czego mieli, my się bardziej jako państwo
zastanawiamy, co tu zrobić, żeby się za bardzo nie narobić, a żeby to jakoś hulało, nie? I zgodnie z tą decyzją na przykład, czy zgodnie z tą sugestią, to mamy taką oto wypowiedź z Radia Z. Czy Polska powinna dawać pieniądze odsyłanym migrantom? Tak czy nie? Powinniśmy mieć takie narzędzie za wcześnie na odpowiedź, czy powinniśmy dawać. Ja nie chcę tutaj budzić emocji wokół tej sprawy. Taki mechanizm stosuje wiele krajów. Powinniśmy takie narzędzie mieć. Wyobrażam sobie sytuacje, w których opłaca się to Polsce. I co pan profesor na to? No, widzimy, że ta granica się coraz bardziej przesuwa. Najpierw zero-jedynkowo, tak lub nie, za migracją, a w tej chwili już dyskutujemy, na ile migrant ma czuć się lepiej finansowo od typowego polskiego emeryta. No, zobowiązania, które traktatowe, pod którymi się podpisywaliśmy, to znaczy rząd Tuska się podpisał, gwarantują radykalnie lepszy poziom życia dla migrantów, także w takim bardzo fundamentalnym elemencie jak gwarancja lokalu. Mało gwarancja lokalu. Ale panie profesorze, ale jak to ma wyglądać? Rzeczywiście emerytura w Polsce dla niejednego emeryta będzie niższa aniżeli zasiłek dla migranta? Tak. Że na leczenie na przykład w szpitalach nie będzie dla Polaków, natomiast dla migrantów, bardzo proszę, będą wolne łóżka, natomiast my będziemy robić zrzutki na to, żeby kogoś z naszych leczyć, tak? Oczywiście. Przepraszam, ja nie dzielę ludzi na naszych i nie naszych, tak? Tylko chodzi o naszych rodaków przynajmniej, no. Tych, którzy przez lata na przykład płacili ZUS. Dokładnie, tych, którzy budowali dobrobyt państwa polskiego, a w każdym razie budowali potencjał gospodarczy państwa. Nie, ci, którzy przybędą, wciśnięci zostaną przez Niemców, a więc ci, którzy z wielu powodów zostaną uznani przez Niemców jako nieefektywnych dla ich państwa, to ci zostaną przesunięci do Polski. Będą. Proszę państwa, to jest niezwykle w ogóle ciekawe. Ja przepraszam, że tak brutalnie przerywam panu profesorowi, ale a propos wydawania pieniędzy i uruchamiania tego typu programów, to tak, z jednej strony Siemoniak błysnął jak błysnął. Wcześniej natomiast Andrzej Szejna, wiceminister spraw zagranicznych, mówił też taki całkowicie beztroski, a właściwie przekonany o swojej mądrości, że właściwie to Polska mogłaby w tej chwili wziąć na siebie ciężar ekonomiczny utrzymywania wojny na Ukrainie, a wziąć go, zdjąć na przykład czy z Unii Europejskiej, czy ze Stanów. To przepraszam bardzo, skąd my mamy na to mieć pieniądze? Z naszej przyszłości. Znaczy redukujemy naszą przyszłość. Skracamy. No to ja od razu z tym samym pytaniem. I do Jacka Prusinowskiego, publicysty Radia Plus i Super Ekspresu, i Grzegorza Wierzchołowskiego z Niezależnej.pl. Dzień dobry panom redaktorom. Co wy na to? Dobry. Jacek. Ostatnio dręczyłeś pana posła, europosła Szczerbę, stawiając pytanie o Donalda Trumpa, a właściwie na temat wypowiedzi Donalda Tuska, na temat stosunku do Donalda Trumpa. To teraz ja cię podręczę. Skąd my mamy mieć kasę, o której mówi Andrzej Szejna, na przejęcie ekonomicznej odpowiedzialności za wojnę na Ukrainie? To raz. I dwa, skąd my mamy mieć pieniądze, żeby dawać migrantom? To dwa, o czym mówi Tomasz Siemoniak. Ja myślę, że na pierwsze pytanie to odpowiedź może być tylko jedna. My chyba nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Po prostu nie mamy takiego potencjału, żeby udźwignąć taki ciężar. I jeżeli ktoś by go nam wrzucił na nasze barki, to niestety nie wytrzymamy i ani to dla Ukrainy nie byłoby dobre, ani dla Polski. Więc no, wydaje mi się to jakimś naprawdę... No, absurdem, żeby... No to o czym Andrzej Szejna mówi, no? ...w stanie to udźwignąć. No, wydaje mi się, że Andrzej Szejna jest jednak tylko jaż wiceministrem. I wiedza wiceministra Szejny, tak jak wiedza wiceministra Bartoszewskiego z tego samego resortu, na co prawda zupełnie inny temat, ale okazało się, że... Tak, że Donald nie rozmawiał z Donaldem, w wielkim skrócie. Z daleka minister mówi, że rozmowa się odbyła, potem po kilkunastu godzinach słyszymy, że się nie odbyła, więc to często tak jest, że wiceministrowie i nie piję tu tylko do ministra Szejny, chcą, odpowiadając na pytania
pokazać, że są jak najbardziej w grze, są zorientowani we wszystkim, są wdrożeni w najważniejsze decyzje i procedury, no a często po prostu tak nie jest i zdarzają się, myślę, takie wtedy wypowiedzi, które do rzeczywistości mają się nijak, bo wątpię, żeby ktoś poważnie brał to pod uwagę, że my naprawdę sami zastąpimy no przede wszystkim Stany Zjednoczone, bo to one grały dużo większą rolę niż jednak zachodnia Europa. Grzegorz? No z tym pomysłem wspierania finansowego całej tej wschodniej flanki NATO, no to jest oczywiście pomysł absurdalny. Natomiast jeśli chodzi o te pomysły płacenia migrantom za wyjazd z Polski, to jest niestety jak najbardziej realne i być może rząd już się zobowiązał do czegoś, o czym my nie wiemy. I na to pieniądze niestety, podejrzewam, się znajdą. A z czego? No to tutaj pomysłów jest wiele. No mamy chociażby pomysły prywatyzacji różnych spółek Skarbu Państwa. Mamy pomysły sprzedaży infrastruktury, być może prywatyzacji służby zdrowia, więc te pieniądze się na pewno jakoś znajdą. No minister Dariusz Wieczorek dzielnie działa na froncie obcinania pieniędzy na różne wydatki, więc być może stąd te pieniądze pójdą na nie. Nie, nie. Dariusz Wieczorek ostatnio się pochwalił, że spore nakłady, bo zdaje się 400 milionów, poszło na remonty akademików. Tak, czyli jest to mniej, dużo mniej niż poszło na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawy, bo tam poszło ponad 600 milionów. Więc to też jest taki... Ale jaki piękny bunkier, no ja bym się nie czepiał. No można tam od biedy zameldować część warszawskich studentów. Panie profesorze, no to co z tego będzie dalej? Będziemy płacić, nie wiadomo z czego, ale pieniądze się na to znajdą. Super. I jak długo będziemy w takim cyklu uczestniczyć? No już w ciągu 2 lat przy planowanym deficycie rzędu 0,5 biliona złotych, a jak widzę tempo, kreatywne tempo niszczenia polskiej gospodarki nie ma precedensu. To znaczy ekipa Tuska jest wąskim specjalistą od wielkich katastrof. No bo pamiętajmy, przecież to Tusk współtworzył katastrofę Unii Europejskiej łącznie z Angelą Merkel. No, polityka ówcześnie realizowana przez Merkel i przez Tuska doprowadziła tak naprawdę Wielką Brytanię do ściany i mało się o tym mówi, ale to była twarda, brutalna gra Berlina z Londynem. To chodziło o to, że Wielka Brytania już nie widziała szans na to, aby powściągnąć Niemcy od nieprzestrzegania traktatu unijnego. Według badań opinii publicznej, brytyjskiej opinii publicznej, dwie kwestie, które zadecydowały o tym, że Brytyjczycy zdecydowali się na opuszczenie Unii Europejskiej, dwie dotyczyły no, spektakularnego złamania prawa przez Berlin. Jedno to jest otwarcie granic właśnie, a drugie to jest narzucenie jednej koncepcji wyjścia z kryzysu, a więc niszczenia tak naprawdę zdolności konsumpcyjnych społeczeństwa, czyli degradowanie poziomu życia. Brytyjczycy w tych dwóch przypadkach uznali, że jeśli Niemcy w takich kwestiach tak łatwo naruszają fundamenty traktatowe, to znaczy już nie ma zdolności, nie ma przyszłości. A pamiętajmy ten nowy system liczenia głosów. Ta podwójna waga to jest naprawdę system, o którym wszyscy wiedzieli. To jest porażające, że ten system będzie stopniowo kumulował władzę w Berlinie kosztem innych państw. No i tutaj bardzo dziękuję panom za udział w dzisiejszym programie, państwu za obecność przed telewizorami i wszelkiej maści innymi urządzeniami, dzięki którym Republikę można oglądać. Doskonałego dnia życzę i do zobaczenia.